jak u nas. Niezłomność i tak dalej. U nich mieli, ponieważ oni byli Germanami, te Niemcy im dużo więcej zaproponowali, nie gardzili nimi. I było trochę kolaboracji rzeczywiście takiej oficjalnej, prawda? Ale no dobrze, kończy się II wojna światowa i Holandii jest głód. Holandii jest głód. W 1945 roku jest głód. I to są dantejskie sceny się dzieją. Także u nas jest potworna sytuacja, ale nie pod tym względem, pod innymi względami. Ale znowu mamy pewną paralelę. Potem jest żelazna kurtyna i tutaj nasza historia się rozbiega już ostatecznie. Dzisiaj już nie jesteśmy podobni jakby, niestety. Odzyskujemy trochę ten kontakt. Jest dużo Polaków mieszkających w Holandii. Wbrew Hertowi Wildersowi jesteśmy tam dobrze widziani. Jak Hert Wilders założył stronę, gdzie Holendrzy mieli się skarżyć na polskich pracujących, to zaczęli Holendrzy buńczucznie wpisywać pochwały właśnie, żeby nie było tego. Pokazać, że wcale nie mają nic przeciwko Polakom, wręcz przeciwnie. Co nie znaczy, że nie ma czasem problemów. Na przykład Holendrzy nie lubią niezapowiedzianych wizyt i takie inne rzeczy. Polacy, którzy próbują zaimponować Holendrom, którzy są narodem podróżującym, i Holendrzy bardzo lubią podróżować i do dzisiaj. Tu taki przeciętny Holender to jest turysta obieży świat i Polak chce mu zaimponować na przykład wakacjami w Hiszpanii, no to Holender wysłucha, ale on był już cały świat objeździł najczęściej. Co nie znaczy, że to, ale Holendrzy lubią płacić za siebie, na przykład w restauracji wychodząc, więc mogą wyjść na sknery, jeżeli ktoś chce czegoś innego. Anglicy nawet to wychwycili. Do dzisiaj mówią to go Dutch, spłacić każdy za siebie. Także różne są różnice kulturowe, są różnice kulturowe, ale jest też trochę coś wspólnego. Holendrzy, tak samo jak my, lubią się porównywać z Niemcami na korzyść w tym sensie, że może nie są tak zorganizowani jak Niemcy, ale mają więcej fantazji. Czy my też nie lubimy się dokładnie w ten sam sposób porównywać z Niemcami? Ich sposób gry piłkarski zawsze był taki jak nasz przed tą reformą borussiową, że tak powiem, na przykład, prawda? Gdzie zaczęliśmy wdrażać niemiecką maszynę do wygrywania, ale wcześniej był taki fantazyjny, tylko mniej skuteczny niż taki jak uprawiają Holendrzy i Arjen Robben i tak dalej. Także no i teraz, także mamy trochę, my się upodobniamy do Niemców de facto. Nie robimy nowoczesności na wzór holenderski, a może to ona by nam bardziej pasowała. Natomiast są rzeczy, które nas różnią. Oczywiście Holendrzy są narodem liberalnym, ale nie należy z tym przesadzać, bo my jak myślimy, jak mówimy Holandia, to myślimy Amsterdam, Haga i Rotterdam de facto. A Haga już jest konserwatywna na przykład. Amsterdam jest liberalny, najważniejsze miasto Holandii. Stolica we wszystkim, z wyjątkiem nazwy, bo siedzibą rządu jest Haga. Den Haag. Albo Gravenhage. Gravenhage też się czasem mówi. No i cóż. Holendrzy mają na południu przy granicy z Belgią są takie dwa pasy. Pas katolicki, taki mocno katolicki, i przylegający do niego Bijbelgordel, pas biblijny. Brzmi znajomo? Jest to pas radykalnych protestantów. I oni też mają swoich polityków, oni mają swoich premierów. Pieter van Balkenende, radykalny właśnie protestant, był premierem długo Holandii. Obecnie jest liberał Mark Rutte, który jest chyba ateistą, ale bardzo ładnie się zachował podczas oddawania hołdu tym, którzy stali zamordowani przez tą rosyjską rakietę podczas wojny na Ukrainie. Ten samolot malezyjski z Holendrami na pokładzie między nimi. No, taki to kraj. Holendrzy lubią bardzo poważnie rozmawiać o tym, co można zaakceptować, co nie, i to, co nie rozwala społeczeństwa, zostaje zaakceptowane. Tak to najczęściej wygląda. To nie jest tak, że oni są liberalni, tylko oni mają taką kategorię gedogen, co oznacza, gedogen się pisze, gedogen, co oznacza, że
nie pochwalam, ale nie będę ci zabraniał. I oni mają inne podejście niż my, bo my raczej zabronimy, patrzymy raczej na... Też lubimy indywidualizm i własny wybór, ale jednak ten nadzór babci jakby, czy się dobrze prowadzi wnusio, prawda?